Że to najpiękniejsze lata życia. My po 50 latach wspominamy to jak wczoraj. Nie wierzymy, że te 50 lat upłynęły. Zdołałem zobaczyć, że jest na sali kilku z mojej klasy, znaczy w naszym roczniku były 4 klasy A, B, C i D. D była żeńska. Widzę, że jest na sali Jacek Polak, Małgosia Lasota Enenki, chyba nie dojechała, z innych klas bardzo wiele osób. Chciałbym wspomnieć jeszcze, że szkoła to nie tylko lekcje, nie tylko zajęcia, różne przedmioty, ale również akademie, w której właśnie uczestniczycie, jak również przygotowania do tych akademii. I pamiętam doskonale dwóch aktorów, którzy prowadzili z nami wtedy zajęcia, to się nazywało Kółka Żywego Słowa. Niejaki Paweł Kruk, który występował w dość sławnym filmie Ziemia Obiecana, jak również Marek Kołaczkowski, który chyba jest sąsiadem Jacka Polaka. Będzie mógł wam opowiedzieć więcej. I w takich przygotowaniach braliśmy oczywiście udział, jak również w studniówce, która czeka was już za 4 lata. Jesteście następnym pokoleniem, to już są pokolenia wnuczków, pewnie jesteście na TikTokach, Instagramach, Twitterach i Facebookach. W związku z tym ten wasz attention span nie jest taki duży. Słuchajcie, serdecznie pozdrawiam, najlepsze pozdrowienia z dalekiej Nowej Zelandii. Życzę wam powodzenia we wszystkich latach i na zbliżające się święta spokojnych i wesołych świąt. Jeśli macie pytania, jakieś szybkie, to bardzo proszę, a jeśli nie, to przez dyrektora można do mnie się komunikować. Dziękuję bardzo. Brawa dla pana Jacka. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do sali numer 15 na spotkanie. Potem o 11 mamy drugą przyszłość, ale tak obecną. Nauczycieli emerytowanych również zapraszam.